Ciętari posta ministra. Odpowiedział unijny komisarz Adam Niedzielski wbija szpile unijnej komisarz Zdrowia. Pani komisarz mogłaby w większym stopniu skupić się na finansowaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy, tymi słowami Adam Niedzielski opowiedział na pytanie o nowe zalecenia unijnej komisarz zdrowia Stelir Jakides. Podczas konferencji dotyczącej końca stanu epidemii w Polsce dziennikarka pytała Adama Niedzielskiego o zalecenie Triakides, by obecnie promować przede wszystkim szczepienia dawką przypominającą i szykować się na zwiększoną skalę zakażeń. Pani komisarz mogłaby w większym stopniu skupić się na finansowaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy, stwierdził niedzielski. Jeśli nie pojawi się nowa mutacja, która mogłaby w znaczący sposób zmienić sytuację, to prawdopodobieństwo ryzyka dla systemu opieki zdrowotnej jest stosunkowo niskie, dodał. Minister zdrowia zapewnił, że polski system wytrenowany pandemią jest w pełni gotowy na ewentualne nasilenie zakażeń. Koniec stanu epidemii w Polsce Przypomnijmy, że podczas piątkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski zapowiedział koniec stanu epidemii w Polsce począwszy od 16 maja. Wówczas obowiązywać zacznie stan zagrożenia epidemicznego. Przechodzimy ze światła czerwonego na pomarańczowe wyjaśnił szef resortu. Niedzielski ocenił, że sytuacja rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Jak podkreślił, resort zdrowia cały czas monitoruje, czy pojawiają się nowe, groźne mutacje. W tej chwili na świecie nigdzie nie odnotowano mutacji alertowej powiedział Niedzielski. Według ministra zdrowia wszystkie modele rozwoju epidemii wskazują na kontynuację obecnych spadków